bo stwierdziłem, że nagłe przerwanie odcinka bez powodu, a powodem akurat w tym przypadku jednak było nagłe spowolnienie nagrania, a będzie dobrym pomysłem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gramy Final Fantasy 6. Ostatnim razem zastaliśmy naszego nowego bohatera. Hazardzista, wagabunda, który ceni swoją wolność od wąskich widoków społeczności. Wąskich widoków moralności społeczności. Na pokładzie swojego statku latającego Blackjack. Czyli na polskie oczko. Ha! Mogę go nazwać Seed. Nazwałbym go Seed, gdyby nie to, że jest jeszcze inny Seed. Myślałem na tym dosyć długo. Naprawdę długo! I doszedłem do wniosku, że jednak zmienię imię. Szlak! Jego imię od tej pory brzmi Dolna. Nawet nie pytajcie. No cóż, to oznaczałoby, że chodzi o Dolnama, właściciela jedynego statku latającego na świecie. Chwilę, statek latający. Wektor leży na innym kontynencie, do którego nie ma dostępu ani lądem, ani morzem. Ciekawe, kogo w najbliższym czasie spotkamy. Jeżeli mielibyśmy ten statek, moglibyśmy dostać się do Imperium. Spotkajmy się w takim razie z tym Donałem. Okej. Z tego, co się dowiedzieliśmy, nasz szanowny Dolnam będzie niedługo w operze w Gidor. Opera w Gidor... w operze na południe od Gidor. Która znajduje się... Widać ją nawet na mapie zresztą. Pamiętam, powiedzmy, że chociaż raz trafiłem. I czemu nie? Więcej, jeszcze więcej. O, trafiłem. Wow, to było szybkie. Ej, w takim tempie niedługo się jakichś czarów nauczę. Właśnie. Ej, otoczyłem. No czemu? Zrobiłem wszystko dobrze. Oszuści. Blizzard! Ile jesteś w stanie zrobić, Celes? Bardzo dużo! To nie miałem faktu, że wystarczyło to do zabicia naszych przeciwników. A chyba tylko to się liczy. Nie lubię chodzić po takich małych półpustach. Defend. Blitzuś! Everybody was going to fight in. Ja nie wiem, kung fu to jeszcze pół biedy, ale... Atakowani swoimi ognistymi kopiami? To już jest lekka przesada. Flash of light. Dodatkowe AP. Nigdy nie zaszkodzi. Ktoś niedługo powinien się jakiegoś czaru nauczyć. A jak będzie, to zobaczymy. Miałem to skręcić! Matko, nadzieję, że Celes to przeżyje. Bo tak kiepsko z atakami stoi, jakby na to nie patrzył. Jej! Zabić!
Pamiętajcie, oślepianie przeciwników zadaje im dosyć spore obrażenia. Porównywalne z podpalaniem. O, nauczyli się czego. Czekajcie, komu ja dałem w końcu tego ramucha? A, tobie. Nauczyłeś się Thundera, z tego co pamiętam. O, witaj impresario. Ach, to znowu ty! Przestaliśmy ten list, a więc Dor nam przybędzie, aby porwać Marię. Ja znam, że cię pojawi się na sam koniec pierwszego aktu. Uwielbia mieć wejście. Dobra, w takim razie kiedy się pojawi, wyskoczymy i go złapiemy. Na litość boską, nie! Zrujnujecie przedstawienie, stracę robotę! Facepalm. Ale jeżeli nic nie zrobisz... To straszne! Chcę, żeby przedstawienie było sukcesem, ale nie chcę, żeby Mario została porwana. Stójże! Starcze! Pozwoli mi moją wziąć. Słucham! Użyjemy przynęty. Kiedy ją weźmie, podążymy za nim prosto do jego statku. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, powinno nam się uda się nim nawet posterować. Jej. Oszalałeś? Jeśli coś miałoby się stać Mali? Czekaj! Właśnie dlatego użyjemy przynęty. Możemy ukryć Marię w jakimś bezpiecznym miejscu. O, jeszcze raz. No. Powiedziałeś, że teraz wygląda jak Maria, prawda? Chwileńkę. Może być naszą Marią. Pozwolimy Donanamowi porwać ją i zaprowadzić nas do jego statku. Genialne! Dla kogo genialne, dla tego genialne. Ej, czekaj! Jestem byłą generał, a nie jakąś... śpiewaczką. No. Tak! Rozbij się o ścianę. Mi, do, re, mi, fa. Maria. No, no i to jest prawdziwy duch. Mam wiele własnych niespodzianek zaplanowanych dla was. Zupełnie jak Dornam. To będą po prostu tony zabawy. Serio? Aha. Who cares? No, zabierzmy się do roboty. Musimy zawieźć jej gwiazdę zaraz. O Boże. Serio? Aaaa! Czy nikt tego nie przeczyta? Nie. Czy on naprawdę liczył, że ktoś to przeczyta? No ho, ho, ho. Nie wiem, w jaki sposób Cel chce się nauczyć swojej roli w jakieś 10 minut, ale kit z tym. Jej. Pam, 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 pam. Usiądźmy i pooglądajmy. Niezłe miejscówki. Boże, jak to wygląda. No. Wojna pomiędzy wschodem i zachodem była coraz bardziej brutalna każdego dnia. Drako, żołnierz z zachodu, myślał o swej kochanej Marii.
w swym własnym domu. Wybaczcie, ale nie mam głosu operowego. Jej. Ała. To było niefajne. O, Maria. O, Maria. Moja kochana, czy mnie słyszysz? Moje słowa w twych szeptane do swego ucha. Jakbym był przy tobie. Uprzedzałem. Hej. Teraz powinna być już gotowa do roboty, czy nie? Sprawdzę, jak ci mają rzeczy w przebieraniu. O, mam nadzieję, że to zadziała. Czekaj, jeśli dobrze rozumiem, on chce iść do przebieralni teraz. Lep. Ja sobie przejdę. Ej, chcę wyjść na scenę. Dajcie mi wyjść na scenę, nie? Co za szuje. Dobra, w takim razie sam z tobą pogadam. Budek. Czy ty zawsze byłaś taka piękna? Jakie to miłe. Shinji. Czemu stanęłeś w mojej obronie wtedy? Jestem już znużony. Po prostu patrzeniem i nie wiem niczego, kiedy ta kobiety, które lubię. Czy jestem tylko zamiennikiem dla niej? Nie. Zastążka napadła, nie na to i wygląda. A, muszę wyjść niedługo na scenę. Następna scena jest naprawdę bardzo ważna. Maria zaczyna martwić się, że coś stało się z Dako. I po prostu wylewa swoje uczucia wprost w tą pieśń. Czy nie powinna sprawdzić jeszcze raz tekstu? Wiecie, to, że ktoś powinien coś zrobić, nie oznacza, że to zrobi. Czy chcesz przeczytać tekst? Yes. O mój bohaterze, mój kochany, czy dalej musimy być rozdzieleni? Mimo obietnic niezłomnej miłości, śpiewać w moim sercu? Jestem ciemnością. Ty blaskiem gwiazd, świecącym z daleka. Przez godziny smutku ofiarowuję tą modlitwę tobie, moja zachodząca gwiazdo. Czy muszę to tak wymieniać, być z nim, a nie z tobą? Gdyś mógł tu być, aby uspokoić mój strach, przemów, pokieruj mną. Właśnie tutaj podnosisz kwiaty. Wejdź po schodach i zrzuć kwiaty z najwyższego balkonu. Upewnij się, że skończysz przed końcem interludium. Nie ma dużo czasu przed startem sceny drugiej. Impresario. Scena druga. Bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, bla. Kent Artist. Na, 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 na. Dobra, tego nie było. No. Nie mogę wejść do menu. No. Widzimy się w kolejnym odcinku z serii Zagramy Final Fantasy 6 Advance, kiedy to wyjdziemy na scenę i zaśpiewamy niczym profesjonalni śpiewacy operowi. Do tego jednak czasu trzymajcie się ciepło. Cześć.